Zobaczymy, że każdy z nas przechodzi tą drogę poprzez różne kłopoty, trudności, przeciwności, walki, zmagania. Zdobywamy ziemię świętą, czyli naszą wieczność. Słyszeliśmy już, że po śmierci Mojżesza cały lud znalazł się po drugiej stronie Jordanu, widzieli już ziemię obiecaną, ale jeszcze do niej nie weszli. Mojżesz spojrzał, zobaczył, ale nie wszedł. Byli tuż, tuż i wtedy, gdy są tak blisko, umiera Mojżesz. Bóg go odwołuje, zakończyła się jego misja. To było bolesne dla Mojżesza przed samym końcem. Gdy chciał dokończyć swoją misję życiową, doprowadzić do ziemi obiecanej, Bóg jednak odwołuje go. Ma dokończyć tą misję kto inny. Jaka lekcja pokory dla Mojżesza. Miał zrobić tylko tyle. 40 lat doprowadzić Izraelitów do ziemi obiecanej. Ale w czasie tych 40 lat przeżywali oni 40 lat rekolekcje. Nawracali się, oczyszczali serca. Widzisz, jak Bóg potrzebuje czasu, aby nas zmieniać. W czasie Bóg działa i w czasie historii zbawienia to się dokonało. 40 lat szli przez pustynię i wymarło tam to całe pokolenie, które wyszło z Egiptu. Umarło pokolenie niewolników, a narodziło się na pustyni pokolenie ludzi wolnych. Nowe pokolenie narodziło się. I ci, którzy już nie pamiętali Egiptu, których serca były wolne, którzy narodzili się na wolności, ci podeszli pod ziemię świętą i ci weszli. Widzisz, jak Bóg potrzebuje czasu, by zmieniać nasze serca i działa w czasie. I ciebie prowadzi może 50, 60, 70 lat i zmienia twoje serce. To jest plan Bożej miłości. Tak oni podeszli pod ziemię świętą, pod Jordan i byli załamani i smutni, bo nagle umiera Mojżesz. I załamany jest Jozue, ten, który był tak blisko niego, umiłowany uczeń, jego sługa. Tam, gdzie był Mojżesz, tam był Jozue. Jozue nauczył się wszystkiego od Mojżesza. Modlitwy i walki i pasterzowania. I wyrósł na wodza przy Mojżeszu. Bóg ustanawia Jozuego na pasterza, ale Jozue jest załamany. Dlatego Bóg mówi w słowie do Jozuego: wstań teraz, nie rozpaczaj. Mojżesz umarł, ale wstań teraz i przepraw się przez ten oto Jordan, cały ten lud. Przepraw ten lud, ty i ten lud razem, do ziemi, którą ja daję Izraelitom. Każde miejsce, na które stąpi wasza noga, ja wam daję. Idź zatem, mówi mu Bóg. Nie załamuj się, nie smuć się, nie oglądaj się w przeszłość. Są też czasem takie sytuacje, że ty liczysz na kogoś, a on ma inną misję, albo odchodzi z tego świata wezwany przez Boga. Nie smuć się. Bóg mówi ci dzisiaj to, co do Jozuego. Teraz wstań. Wstań ze swojego smutku, przygnębienia. Wstań i idź zdobywać swoją ziemię obiecaną w pracy, w rodzinie i w szkole. Jesteśmy powołani do ruchu. Nie do tego, by stać, lamentować, rozpaczać, użalać się nad sobą. Bóg mówi do Jozuego: teraz wstań i idź. I Jezus w Ewangelii często mówi: idź.
I Jozue zbiera się wewnętrznie i idzie, a Bóg mu mówi: bądź mężny i mocny, bądź mężny i mocny, nie opuszczę cię ani cię nie porzucę. W to uwierz, siostro i bracie. Niezależnie od tego, jaka jest historia twojego życia, Bóg cię nie opuści, nie porzuci. Bóg zawsze będzie z tobą. Świadomość obecności Boga w twoim życiu jest decydująca. On ci towarzyszy, on cię przenika, on cię zna. Mówi Słowo Boże: będę z tobą, nie opuszczę cię ani nie porzucę. Jozue słyszy te słowa i nabiera ducha. Wielki wojownik, on już przeszedł różne wojny. On już przeszedł 40 lat przez pustynię, a Bóg jednak go wzmacnia. I ciebie Bóg wzmacnia w Eucharystii, w spowiedzi świętej. Jest okazja, by pojednać się z Bogiem. Tam Bóg cię wzmacnia i mówi do Jozłego: bądź mężny i mocny. Jak refren to się powtarza wiele razy w tej księdze. I tobie Bóg mówi: bądź mężna, bądź mocna mocą Boga, bo wszystko możesz w tym, który cię umacnia. I wskazuje Bóg Jozłemu sposób na życie. Weź księgę Słowa Bożego w ręce. I mówi mu wprost: zawsze, wszędzie niech będzie na twoich ustach. Na twoich ustach. Dlatego powinnaś mieć w torebce Pismo Święte, w torbie swojej, zawsze pod ręką, blisko ciebie, jak uczy papież Franciszek. Zawsze na twoich ustach, mówi mu Bóg, rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś spełnił Słowo Boże. Tylko bądź mężny i mocny. Znów powtarza się jak refren to słowo. Nie bój się zatem. Nie bój się, Jozue. I Bóg mu mówi, jak słyszeliśmy: nie bój się i nie lękaj się, ponieważ z tobą jestem ja, Pan. Wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz, mówi mu Bóg. I do ciebie to kieruje dziś. Wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz, będzie z tobą. Nie lękaj się, gdziekolwiek jesteś. Tam jest twój Bóg z całą miłością i mocą. Amen? To było wprowadzenie. To był wstęp, abyś zrozumiała, siostro, kochany bracie, jaką wielką misję miał do wykonania Jozue: zdobyć całą ziemię świętą w imię Boga i dla ludu Bożego wykonać Słowo Boże. I dopiero wtedy, napełniony Bożym Duchem, trzymając się Księgi Pisma Świętego, Jozue idzie w swoje życiowe powołanie, do swojej pracy, powiedzielibyśmy dzisiaj, do rodziny, na studia, wszędzie tam, gdzie Bóg wyznaczył mu misję. I po pierwsze, musi przeprawić cały wielki lud, a wyszło, jak mówi Słowo Boże, 600 tysięcy mężczyzn, drugie tyle kobiet, żon, dzieci, niewolnice, obcokrajowcy. Wielki tłum ma przeprawić przez Jordan. Pierwsza przeszkoda. Co zrobić? Jak przeprawić wielki lud przez Jordan? Nie wie, modli się, otrzymuje światło. Co ma zrobić? Bóg mu wskazuje rozwiązanie. Niech kapłani pójdą pierwsi w tej misji, wezmą Arkę Przymierza, najświętsza rzecz dla Izraela, gdzie było Słowo Boże, manna. Niech wezmą Arkę Przymierza i postawią Arkę Przymierza, czyli obecność Boga w środku Jordanu, czyli w środku tej przeszkody, tego problemu. Kiedy tylko kapłani weszli z Arką Przymierza w środek Jordanu, wody się rozstąpiły na prawo i na lewo. Przypomnieli sobie przejście przez Morze Czerwone, zobaczyli znak i suchą nogą
ten lud Boży przeszedł na drugą stronę. Co z tego wynika? Jeśli ty masz przeszkodę w swoim życiu, zaproś tam Jezusa. Zaproś i powiedz: przyjdź Jezu do mojego problemu, do mojej przeszkody, przyjdź. Ty sam pokonaj ją. Ty sam wejdź w problemy, w kłopoty. Daj zwycięstwo, bo bez ciebie nic uczynić nie mogę. I kiedy tylko kapłani już na samym końcu, gdy lud przeszedł, wyszli z Jordanu z Arką Przymierza, wody znowu się połączyły i wszyscy zobaczyli, jak Bóg działa, jak Bóg prowadzi. Widzisz? To jest lekcja dla ciebie, bo i ty masz różne przeszkody. Zapraszaj Jezusa do tego Jordanu, który jest przed tobą, którego się może boisz. Zapraszaj Jezusa, jeśli On tam wejdzie, On sam się o wszystko zatroszczy. Amen. Dzieci Boże, i po drugiej stronie Jordanu, kiedy już wszyscy przeszli, Izrael rozbił obóz. To jest pierwsza miejscowość dla nas ważna dziś, w tej konferencji. W Gilgal ta wspólnota się rozłożyła obozem. Tam przebywali. Tam powstała wspólnota macierzysta. W Gilgal jedli, karmili się, żyli, opatrywali rany. W Gilgal nabierali ducha. To było miejsce ich modlitwy. Wspólnota macierzysta. Jozue wyruszał z Gilgal i do Gilgal wracał. Wszyscy wojownicy wychodzili z Gilgal i do Gilgal potem wracali, by opatrzyć rany, by się pożywić i nakarmić. Przez całą księgę Jozuego widzimy, że Gilgal stało się wspólnotą macierzystą, wspólnotą uświęcenia, zbawienia, umocnienia. To tam był ich dom na początku. I ty potrzebujesz wspólnoty. W świecie diabeł rozszarpie nas w samotności, w izolacji. Jeśli nie będziesz mieć wspólnoty, regularnych spotkań ze swoimi braćmi, co tydzień co najmniej, na wspólnotowej modlitwie takiej charyzmatycznej, możemy być pewni, diabeł nas rozszarpie w samotności tego świata, w ciemnościach tego świata. Jozue ma wspólnotę, zbudował wspólnotę w Gilgal, miejsce jego wzrostu. Każda misja rozpoczyna się w Gilgal i kończy, do niej wraca. Dlatego zapamiętaj, to pierwsze miasto, wspólnota macierzysta, jego dom, to jest Gilgal. I tam dokonuje się to, że Jozue ten lud zbiera, formuje, dokonuje się obrzezanie, czyli znak przymierza z Bogiem, bo ten lud nie był obrzezany. On przeszedł przez pustynię, nowonarodzony lud, ludzi wolnych, którzy mają godność w sobie, którzy już nie pamiętają Egiptu, tej niewoli, tego poniżenia. Nowe pokolenie zawiera z Bogiem przymierze przez znak obrzezania i świętują Paschę w Gilgal, w miejscu wzrostu i formacji. Dlatego to seminarium, które rozpoczniecie za tydzień tutaj w parafii, to jest czas formacji, niezwykle ważny dla każdego, by we wspólnocie macierzystej przez regularne spotkania kształtować ducha i formować wiarę, kochani. To jest rzecz niezwykle ważna. To jest skarb, który Bóg dał odnowie w Duchu Świętym, seminarium odnowy wiary. I kiedy papież Franciszek mówił na stadionie w Rzymie do 50 tysięcy charyzmatyków zebranych na kongresie, powiedział: doświadczenie chrztu w Duchu Świętym nie jest tylko dla was. W
Wy, którzy jesteście w odnowie charyzmatycznej, ale dla każdego ochrzczonego, dla każdego człowieka, dlatego też to jest konieczne uczestniczyć, widzisz, w tej drodze formacji, którą Ci tu proponujemy. Amen. Amen. Więc Gilgal, wspólnota macierzysta, która Cię będzie karmić, formować i umacniać, jest niezwykle potrzebna, by nie dać się złemu duchowi, który wciąż będzie Ci mówić: sama sobie poradzisz i sam sobie poradzisz. Będzie wciąż to kłamstwo, jak truciznę, przekazywać. Izraelici pod wodzą Jozuego, gdy zawarli przymierze, gdy świętowali Paschę, gdy nabrali ducha w Gilgal, w tej wspólnocie, byli gotowi iść dalej, ale przed nimi była wielka twierdza Jerycho. Jak ją zdobyć? Druga miejscowość, Jerycho. Wielkie mury, Słowo Boże mówi, było silnie umocnione i zamknięte. Blokady, zamknięcie. To są takie sytuacje, które wydaje się, nie mogę ich pokonać. Nie mogę ich zwyciężyć. Zamknięte Jerycho, wszystko zablokowane, martwe. Nie mogą zdobyć tych wielkich murów. Jozue się modli przed wyruszeniem na Jerycho. Modlitwa osobista, sam na sam z Bogiem. Jozue się modli: Boże, co mam zrobić? I otrzymuje światło i wizję, jak ma zdobyć Jerycho. I znów słuchaj, według Słowa Bożego idą na ten problem, idą na Jerycho. W środku pochodu Arka Przymierza, czyli obecność Boga, czyli Eucharystia, czyli Słowo Boże, w środku tej procesji idą, uważaj, nie w pojedynkę, idą razem, we wspólnocie, grający, śpiewający na bębnach, ogłaszający chwałę Bożą. Idzie lud, który w procesji to Jerycho otacza. Co to znaczy? Wspólnota da Ci światło, wspólnota Ci pomoże w zwycięstwie nad Jerychem. I zwyciężają posłuszni Słowu Bożemu, okrążając to wielkie miasto i twierdzę, rozpadają się jego mury w wyniku interwencji Boga. I wielbią Pana, i wielbią Boga za to, co uczynił, i doświadczyli, jak Bóg odpowiada na ich modlitwę, gdy idą razem we wspólnocie. Niektórzy z Was macie wspólnotę, przychodzicie, a niektórzy szukacie wspólnoty, więc zachęcam Cię, za tydzień tu zaczyna się wielkie wydarzenie, seminarium odnowy wiary. Każdy z Was powinien je przejść, nawet ci, którzy już przeżywali w życiu, jak uczy ojciec Baszabora, nawet co roku przeżywaj seminarium odnowy wiary. To jest dla każdego, to jest koniecznie potrzebne, by ożywić swe serce, wejść jeszcze głębiej w obecność Boga i w zjednoczenie z braćmi. Idziemy dalej. Byliśmy już w Gilgal, byliśmy w Jerycho. Izraelici chcą iść dalej i zdobywać ziemię świętą. I idą radośni, bo zdobyli wielkie Jerycho, do trzeciej miejscowości, do Aj. Rozpędzeni w entuzjazmie i doświadczają porażki. Klęska, pobici, uciekają ze wstydem. Pyta się Jozue Pana Boga, dlaczego taka porażka? I Ty masz doświadczenie goryczy, porażki. Trzeba to mieć doświadczenie. Kiedy Ci się nie udało, kiedy myślałeś, że dasz radę, a tu się nie powiodło.
klęska pod Aj. Jozue pyta Boga, pada na ziemię upokorzony, poniżony. Dlaczego? Dlaczego nas pobili boleśnie, ze wstydem uciekamy? Bóg mu odpowiada, bo niektórzy w Jerycho wzięli sobie trochę łańcuszków, kolczyków, pierścionków złotych, a ja zabraniałem tego. Czyli nie byli do końca posłuszni. Jozue żałuje, pokutuje, przeprasza Boga, a Bóg mu mówi, teraz, kiedy przeprosiłeś, kiedy wszyscy przeprosili, wstań. Dlaczego leżysz twarzą do ziemi? Wstań. Bóg mu wybacza. Bóg wybacza narodowi. I to jest, widzisz, doświadczenie skruchy, żalu, by iść do spowiedzi świętej, kiedy zdarzy się upadek i grzech. Izrael przeprasza, a Bóg go nie odrzuca, nie odtrąca, nie rezygnuje, nie przekreśla. Bóg, kochający, miłosierny, wciąż powołuje go i mówi, idźcie dalej. Co więcej, mówi mu, idź znów do Aj. Jozue, idź do Aj. Tam, gdzie była twoja klęska, twoja porażka, twój upadek, idź znowu, Jozue, do Aj. I teraz ze mną zwyciężysz. Dokonuje się to zwycięstwo, widzisz? I są takie sytuacje w naszym życiu, kochani, że był już upadek jeden, drugi, trzeci. Wydaje ci się, że klęska, porażka i koniec, a Bóg mówi, idź ze mną tam kolejny raz. Idź i nie bój się, ja ci pomogę. Idź znów. Może to był grzech powtarzający się, upadek, który cię upokarza, poniża. Ty myślisz, że to już koniec, a Bóg mówi, idź znów do Aj i powtarza Jozuemu, nie bój się, nie trać odwagi, weź z sobą wszystkich wojowników, czyli znów wspólnota. Weź wojowników, powstań i wyrusz, ja ci dam zwycięstwo. We wspólnocie pokonują Aj, zwyciężają tą twierdzę. Są umocnieni, są radośni. Bóg daje im odczucie zwycięstwa i swojej mocy. Ale widzisz, musieli drugi raz tam pójść, by uwierzyć jeszcze bardziej, by się nie zniechęcać w walce ze słabością, z klęską, z porażką. Pójść musieli jeszcze raz i Bóg im pobłogosławił, okazał swoją moc, a oni go uwielbili pieśnią chwały. O Jozue zbudował ołtarz pod Aj i oddali tam Bogu ofiary uwielbienia i dziękczynienia za to, co uczynił. Amen. Więc nigdy nie poddawaj się, bracie. Nie zniechęcaj się jakąś klęską, porażką chwilową, tymczasową, bo zwycięstwo jest przed tobą na Bożą chwałę. I zbudował ołtarz i wielbili Boga i czytali Pismo Święte, bo doświadczyli, jak to Bóg ich prowadzi. A więc było już Gilgal, było Jerycho, było Aj i przed nimi kolejna twierdza i wielka wojna pod Gibeonem. Jozue ma iść na Gibeon. Poważna to była sprawa. Jak pokonać Gibeon? Mieszkańcy Gibeonu zaprzyjaźnili się z Jozuem, zawarli z nim sojusz pokoju i znaleźli się w kłopotach, bo na Gibeon wyruszyli królowie ze wschodu, Amoryci, inni. Zawarli wielki sojusz, pięciu królów naciera na Gibeon, a Gibeonici przestraszeni wołają, Jozue, przyjdź nam na pomoc, uratuj nas i uratuj siebie, bo oni idą na nas. Już mieli dosyć zwycięstw Jozuego i atakują Gibeon.
Gibeon woła o pomoc, Jozue idzie im na pomoc. To jest wspólnota. Wspólnota przyjaciół, wspólnota braci w wierze. On idzie pomóc Gibeonitom i wyrusza ze swojej wspólnoty macierzystej, w której żył, z Gilgal. Całą noc żołnierze wędrują do Gibeonu i siłą tego rozpędu po nocnej modlitwie w czasie tego marszu idą na Gibeon i dochodzi do wielkiej wojny, do konfrontacji, ale Jozue walczący pod Gibeonem doświadcza tego, że czas mija mu szybko, że potrzebuje Bożej interwencji, bo słońce zaczyna zmierzać ku zachodowi i Jozue widzi, że niedługo może być noc i brakuje mu słońca, a wojna jeszcze trwa i prosi Boga o interwencję i patrzy na to słońce z modlitwą i mówi: słońce, stań nad Gibeonem. I mówi, woła: księżycu, stań! Boże, okaż swoją ponadnaturalną moc, bo potrzebujemy słońca. I tak wołał: stań, słońce, nad Gibeonem, bo musimy dokończyć to dzieło. I ty, księżycu, stań! I zatrzymało się słońce. I stanął księżyc. I Słowo Boże mówi: nie było podobnego dnia. Ani przedtem, ani potem, aby się coś takiego dokonało, gdy Bóg wysłuchał takiej modlitwy. Amen. Co to znaczy? Gdy Bóg walczy po twojej stronie, gdy Bóg idzie z tobą, On będzie ci pomagać, jak mówi święty Paweł do Rzymian, bo On z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Taki jest Twój Bóg. Jozue potrzebował słońca, by dokończyć tą wojnę. I Bóg odpowiada na jego modlitwę także wtedy, kiedy była potrzeba ponadnaturalnego działania. To jest Twój Bóg, w którego wierzysz, którego kochasz. Zatrzymało się słońce, mówi Słowo, na środku nieba i prawie cały dzień nie spieszyło ku zachodowi, aż Jozue dokończył swój plan. Tak samo Twój Bóg, który Cię kocha, chce Ci pomagać, chce współdziałać z Tobą. Zapraszaj Go i żyj we wspólnocie z braćmi i siostrami, by doświadczać pomocy Boga. I Słowo Boże mówi tak: Jozue po tym zwycięstwie wrócił do obozu w Gilgal, do wspólnoty macierzystej, której ty i ja wszyscy potrzebujemy. Zdobył całą Ziemię Świętą, północ, południe, bo nie robił tego sam. Słuchał się Boga i we wspólnocie wykonywał Jego wskazania. I umiera Jozue, bliski śmierci. Dokonał to, co Bóg mu wyznaczył. I pod koniec, w Sychem, ostatnia bitwa przed nim. Już starzejący się, bliski śmierci w Sychem, gdy cała ziemia święta jest już zdobyta, przed ludem Bożym, przed ludem świętym staje on, zwycięzca, po latach i pyta się tak: ja i mój dom wierzymy, że to wszystko uczynił Bóg. To Bóg dokonał. Mówi tak: nie dokonało się to ani mieczem, ani łukiem, ale Bóg dał nam tą ziemię, przy której się nie trudziliśmy. I mówi: ja i mój dom chcemy służyć Bogu, a wy? I czeka na odpowiedź. A wy komu służyć chcecie? Wielkie pytanie do Izraelitów.
A oni po namyśle, wielki tłum skupiony, odpowiada: my także chcemy służyć Panu. Słysząc to, Jozue zawiera z tym ludem przymierze. Przekazuje mu Słowo Boże. Przymierze w Sychem. Dokończył swego dzieła i spokojny może już umrzeć. Zobacz, to jest to, by po wszystkich bitwach, wojnach widzieć, że to Bóg dał mi wszystko. Że to Bóg walczył dla mnie, w moje imię, dla mego dobra. Widzieć działanie Boga i Jemu służyć z miłości. Amen. Amen. A więc zapamiętaj, bo będziemy za chwilę modlić się, przechodząc tą drogę. Pierwsze to było Gilgal. Drugie Jerycho, zamknięta twierdza. Trzecie Aj. Czwarty Gibeon. Piąte Sychem. Miasto, gdzie dokonało się zwieńczające przymierze między Bogiem a ludźmi. I tą drogą idziesz i ty do ziemi obiecanej, czyli do życia wiecznego. Amen.